My nie widzieliśmy jeszcze najgorszego odcinka Kuchennych Rewolucji. Mam wrażenie, że każdy kolejny, który będę nagrywał, będzie tym, który będzie przebijał poprzedni, ponieważ dzisiaj, kochani, kompletna patola. Poczandy, bo albo w tą, albo w tą, co to jeszcze moi pracownicy. Jak to można tak się zachowywać, która powinna na górę dostać? Nieironicznie, jestem w naprawdę głębokim szoku, jakie te odcinki potrafią być potężne. Idzie pan na salę, czy nie idzie? Proszę napisać podanie o zwolnienie w trybie natychmiastowym. Szybko, już nie pracujesz. Zamiast normalnie skończyć tę rewolucję, to co? Idź, debilu. Ja jestem debilem? Wyjdź z kuchni, wyjdź z mojej kuchni. Niby ten sam format, za każdym razem ta sama Magda Gessler, a jednak każdy z tych odcinków ma coś w sobie innego, potężnie spierdolonego. Co my myślimy, to powiedziałyśmy, szefowo, to co my myślimy, powiedziałyśmy. Dobrze, nie ma sensu, nie ma sensu. Tak, ja uważam, że jesteście hamami i tyle, dziękuję. No, dziękuję. Dzisiaj naprawdę bardzo mocny odcinek waszej ulubionej serii. Ciumka i loczki. Kochani, ja wykituję, jeżeli będę musiał cały czas nagrywać Kuchenne Rewolucje. To jest ciężkie, a wy wbijacie bardzo szybko łapki w górę. Dlatego muszę znowu zwiększyć limit. 30 tysięcy łapek w górę, dopiero wtedy nagrywam kolejne Kuchenne Rewolucje. Wydaje mi się, że taka ilość łapek w górę da mi chwilę spokoju, ponieważ przez Kuchenne Rewolucje ja przestałem jeść! Odkąd zacząłem nagrywać Kuchenne Rewolucje, ja schudłem! Chyba powinno być na odwrót, że widzę jedzenie, chcę jeść! Nie, tu jest na odwrót! Słuchajcie, jestem zagrożony, chudzi ludzie nie są śmieszni. Żeby robić śmieszne filmiki, no trzeba być popuśnym. No więc rozumiecie, jaka jest tutaj skala problemu. Subskrybujcie ten kanał, żeby wpadać tutaj regularnie i wiedzieć, kiedy jest nowy film. I chodźcie do odcinka! Położony w województwie zachodniopomorskim, Wałcz to niemal raj dla turystów. Wokół lasy, tuż obok malownicze jeziora, a nad nimi oblegane latem kąpieliska. O, gdzie tak czujemy wakacyjnie się, rewelacja! Od 6 lat wymyśliliśmy z żoną, że otworzymy restaurację. Koszty, jakie tutaj zainwestowaliśmy, to niecały milion. Milion! Milion w tą knajpę! Co tu się dzieje? Poka to! Pracowaliśmy w kadrę. Wynajęliśmy kucharza ze szkoły kulinarnej z Poznania, który tutaj nam przez tydzień czasu gotował. Czemu opowiadasz o tym, że przez tydzień pracował u ciebie jakiś kucharz i co, kosztował 500 000? Pomysł na taki wystrój restauracji wziął się z wizji projektanta. To nie wygląda dobrze! Czemu ty żeś to 1 000 000 złotych wpakował? Finalna podstawa nowego biznesu to jest to, żebyś nie przebudżetował. Jak widzicie, nie jestem zbyt dobrym biznesmenem. Nawet nie potrafię tego wymawiać. Ale nawet ja to wiem! Podobało nam się po prostu. I tu zaczyna się problem, bo klientom Blue Moon spodobał się mniej. Masz elementy dyskoteki i konferencji! Wygląda trochę jak w klubie, ale to jednak restauracja, która ma być elegancka, ale te światełka LEDy, one w ogóle nie pasują, jakby to miała być knajpa, tylko bardziej jako pub. Stary! A te krzesła, saczkowate krzesła, wyglądają jak jakiejś naprawdę słabej knajpie. Mimo, że tutaj chyba chcielibyście, żeby to była elegancka knajpa jednocześnie, tak? Ludzie wchodzą i czasami jest tak, że są przerażeni, że jest tak ładnie, że muszą siedzieć w koszuli. Nieraz tak było, że zaglądali, uciekali. Co ty p***dolisz? Kogo ty chcesz okłamać, tak? Ktoś wchodzi do tej knajpy i mówi: Jezu, jak tu elegancko, fototapeta z Nowego Jorku, Australia. Ja gdzie ja jestem? Tak, cofam się po koszulę. Słuchajcie, ja jadę w knajpach o taki, tam gdzie Blołek tylko je w tym swoim odcinku, gdzie chodzi po knajpach gwiazd. No i wiadomo, jakoś tam klasycznie jakiegoś KFC na gras, co też wiadomo, się weszło. Punkt wspólny jest taki, że zawsze tam wchodzę po prostu w czarnej koszulce, bo tylko w takich chodzę. Jak można traktować knajpę jak, nie wiem, kościół, do którego trzeba ubrać się elegancko? Czy wy nie macie poważniejszych problemów w życiu? Na początku mieliśmy dosyć dużo gości, a w tej chwili jest ich no coraz mniej. Koniec końców nie tylko klientów w tym miejscu brakuje. Mamy taki problem z pracownikami na kuchni. Rezygnują albo odchodzą na jakieś zwolnienia. No po prostu coś im się nie podoba. To jest niesamowite. To jest kolejna knajpa, która nie ma kelnera, gdzie właściciel po prostu gotuje, bo nikt inny nie chce. Kucharki obecnie są na urlopie i nie wróciły z tego urlopu. Nie wiem, czy są na zwolnieniu lekarskim, bo nie mam ani wypowiedzenia, niczego. Zostałem sam z uczniami. Uczniów mam od 3 lat. Z uczniami? Dużo pomagają. Praktycznie każdy odchodzi. Każdy. No, wisiało tyle miesięcy ogłoszenia, że szukają kuchara, do się nikt nie zgłosił. Od marca, lecz pół roku wisiał. Ed i Eddie po prostu tutaj nagle stoją.
i nam teraz będą opowiadały. Damska wersja kreskówki z Cartoon Network. Jest taki zasadniczy, chciałby porządnie. Nie lubi hały. Czy ja mam wrażenie, czy wy już robicie jakieś bazę pod tłumaczenia jego tyranii, że ten typ już jest jakiś powalony, bo już widać, że jest. To już wam mówię na pewno, że jest. Dobra, oni ogólnie w skrócie mówią, że jest źle. Jest bardzo źle, ale no wiecie, no Magda nie przyjeżdża, póki człowiek leży na ziemi i nie śpi we własnych szczochach. Dopiero wtedy wyciąga rękę po tego człowieka. Przez to ani rodziny, ani niczego. Nadzieja umiera ostatnia, bo może los się wreszcie odmieni. No cóż. Ona też zajrzała, było trzeba zrobić tył zwrot, słuchaj. Jestem w Wałczu, między dwoma jeziorami, pod błękitnym księżycem, czyli kompletny absurd. Co to jest? Zobaczę. Nie wiem, to w ogóle jest taka ramka, taka, nie wiem, bollywoodzka jakby. By sugerowało w kształcie, że to jest hinduska knajpa, ale jednak nie jest, jednak jest niebieski księżyc. Księżyc nie jest niebieski. O, Magda jedzie na rowerze i zaraz ją przejedzie ten samochód. A nie, jednak Magda siedzi w tym samochodzie i zdejmuje okulary, ponieważ zaraz zobaczy tira, albo nie, jednak dojechała. Taka triki tutaj jest do intro. Jest ogródek, ale gdzie właściwa restauracja? Okazuje się, że błękitny księżyc świeci w głębokim podziemiu. W dupie głębokiej. A jednak znajduje się restauracyjna karta. Jezu Maria, kto tu jest szefem kuchni? Szef jest szefem kuchni. Pierwsze z carpaccio śledziały z pomidorami, bo śledź z pomidorami jak w mordę. Jak się to ma w ustach, to tak jakby człowiek jadł żelazo. Skrzydełka w chrupiącej panierce, to też bardzo takie inspirujące. Łapanie niedźwiedzia, to co to jest, proszę pani? Karkówka. Karkówka z sosem cygańskim. Czy to nie niedźwiedź jednak? Myślałem, że będą jedynie niedźwiedzia. No proszę, poparasz czerwony. Carpaccio ze śledzia, muszę to zobaczyć. I tą sałatkę ziemniaczaną ze śledziem i z burakiem. Może tego łososia prezydencki. To ten prezydencki. Jakiś łosoś był kiedyś prezydentem? Jesteśmy na świecie. Kto by pomyślał? Sydney, Nowy Jork, Wenecja, niebo, gwiazdy. Jak? Tu jest wszystko. Jak tu jest nasrane, jak to źle wygląda. To jest takie, chcę mieć ładnie. A kiedy jest ładnie? Jak jest dużo i się świeci, to wtedy jest ładnie. Dobra, mały palnik. Kolację pod gwiazdami Magda Gessler rozpocznie od barszczu. Barszczek. O, barszczek. Barszczek czerwony, z kołdunkami. Barszczek. Nawet nie jest kwaśne, nie jest doprawione. Kołduny przejdą. Nie wiem, czy ten kolor nie jest dociągnięty czymś sztucznym, bo o tej porze roku barszcz nie jest w tym kolorze. Jeżeli chodzi o barszcz, to mi się zawsze przypomina historia, jak zawsze mówiłem, że moja ciocia robi najlepszy barszcz na świecie, bo robi, bo mi naprawdę bardzo smakuje. I we wszystkich knajpach, jak jadłem jakiś tam ich barszcz specjalny, mówiłem, moja ciocia robi lepszy. Jechałem do innych, oni podawali barszcz, mówię, moja ciocia robi lepszy. Ja mówię, ciociu, słuchaj, jeżdżę po świecie. No nikt nie robi takiego barszczu jak ty, robisz najlepszy barszcz na świecie. Co ty tam robisz? Ona mówi, co ty gadasz? Ja tylko z kakusa wlewam i coś tam przyprawiam. Co? Nie, no ale... No ale na pewno jeszcze coś tam, jakieś buraki jakieś znajdujesz z jakiegoś fajnego sklepu. Nie, to tylko z krakusa, z kartonu. Ciociu, ja byłem w knajpie z dwoma gwiazdkami Michelina i powiedziałem, że ten barszcz jest niedobry, bo twój jest lepszy. A to tylko z kartonu, z krakusem. Buziaczki dla mojej cioci. Bo buraki są jeszcze bardzo młode. No chodź tutaj. Trzeba wyliskować te pomidory do carpaccio. Andrzej, czy ten pomidor ma być... O Boże. Andrzej, jak się kroi pomidory? To chciałam cię wyciąć, tylko wiesz, nie wiedziałam, czy tak. Wyjmij dwa płaty śledziowe na ręczniczek, dobrze? Parmezan z szafy. O, z wiaderka śledzik, z wiadereczka! Aśka, teraz. Ciasto naleśnikowe tak jest. Tutaj? Z pietruszką. Tak jest. Dobrze? Tak jest. Można zabierać. Carpaccio śledziowo-pomidorowe. Pani to jest carpaccio? Cieniutko pokrojone w plasterki. Tak, dokładnie, tak, to jest carpaccio. Śledź jest po prostu z kubełka. I do tego pesto. W którym momencie tam ma być carpaccio? No takie plasterki cieniutkie. Jakie jest carpaccio. Parmezan i pomidor? Nie, tego nie wiem. Parmezanu się nie daje. Do żadnych ryb. Rozumiem. Bo wtedy ryby śmierdzą, jakby były zepsute. Pani Magda uważa, że nasze carpaccio to nie carpaccio i parmezan nie pasuje do ryb. O, kan dupy takie carpaccio. Ludziom smakuje, mi też smakuje. No to żeś kurwa.
wyjaśnił Magda Gessler, no to teraz to stare wygrałeś, nie? Totalnie. Kaczuszka szefa. Ale jakoś tak pomieszany, miała być jakaś ryba. Za chwileczkę będę. A dziwny sos, co to jest? Sos do kaczuszki. Straszny ten sos. Kaczka jest dobra, sos okropny, kopytka super. Naprawdę mam normalnie wywaloną gębę, jakby też mi sodę włożą. Szok. Magda, to dobrze w końcu czy źle? Bo nie rozumiem. Zakładam, że źle. Czy to mają być takie duże kostki? Nie wiem. Nie pamiętam, kurwa. Tak. Jogurt, majonez, koperek i delikatnie przemieszać i buraczek też w kosteczkę. Ten od razu przy okazji robi szkolenie, Matko Boska. To jak ja wylądowałem w szpitalu po wypadku rowerowym. Prawdziwa historia. Budzam się już we szpitalu. Wszystko mnie boli, no bo mam złamaną kość skroniową, więc głowa mnie boli. Gdy przychodzi lekarz mnie obejrzeć, to nie przychodzi sam, tylko z dziesiątką swoich studentów. No przy okazji ratowaniu życia człowiekowi uczę od razu 10 typa jednocześnie. Przychodzą studenci, oczywiście, że mnie poznali, oczywiście, że ogarnęli, że to ja. Więc po prostu się tam jakoś uśmiechają pod nosem, a ja mam takie, ja pier... Tak mi głowa boli, ja nie wiem czy ja żyję w ogóle, ja nie wiem co mi się stało. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że będę miał tak zły słuch w prawym uchu już pewnie do końca życia. Lekarz tam patrzy na moją kartę i se żartuje do ludzi, mówi: a no i patrzcie, kasku nie miał, na rowerze się wywalił. No i słuchajcie, dlatego trzeba kask ubierać, nie? 10 typa tutaj stoi, ha, 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 jak śmiesznie. A ja mówię: kurwa, będę was wszystkich pozabijam. Oczywiście żartuję. Nie wiem ile tego się daje. Wszystko spieprzyłam. Andrzej, chodź jak możesz. Co zrobiłaś? Jezu, w kostkę wszystko kroimy, No to jeszcze raz. To jeszcze raz. Wszystko jeszcze raz. Szefowa tej nigdy tak zbytnio nie, na kuchni nie robi. Kucharze byli, nie? Ja przychodziłam i pomagałam. Bardziej zmywak ogarniałam, jak gotowanie. Miseczkę potrzebuję. Szybko. No postaw. Postaw to. Coś się z wami dzieje. Jak ty przykontroluję, nie? Pewnie na co dzień to od razu przez... Tak jest. Praca z niedoświadczonym zespołem to dla Andrzeja wyraźnie udręka. Na szczęście sałatkę udaje się przygotować. Sałatka śledziowa z ziemniakiem i burakiem. Bardzo piękna. Dużo buraka! Tak. Jezu, ile buraka! To jest rzeczywiście z burakiem, ja wiem, jest burak. Masakra jakaś, nie, ten szef to za dużo oglądał telewizji. Poza tym ja dostaję przystawkę po drugim daniu, no śledzia, halo. Oni się tak tam męczyli z tym. Ona... Nie chcę za mną buraka. Do widzenia. Dobra. Tak, co proszę, łosoś prezydencki. Proszę bardzo. Jak wszyscy tam przyszli. No i ja. No i będzie jadła teraz tego łososia. Wszyscy to przygotowywaliście? Po trochu. Po co was tyle? Rozumiem, że pani jest właścicielką? Tak. Właściciel? Tak. I załoga? Praktykantki. Uczniowie. To jest Ed i Eddie, no! No czy państwo oszczędnie prowadzą restaurację? 3 osoby są na zwolnieniu lekarskim. Łosoś jest jak wiór do wyrzucenia. Połączenia z kosmosu. To carpaccio z pomidorów i śledzia. No po prostu wymysły człowieka, który w życiu nie gotował. I też nie rozumie gotowania, ani dobrej kuchni. Wydaje mi się, że to jest bardziej takie, że poszedłeś do knajpy raz, zasmakowało ci coś i potem postanowiłeś zrobić to po swojemu w domu, dla swojej rodzinki. I to byłoby okej. Tylko, że ty otworzyłeś knajpę, zamiast robić to swojej rodzince. I ewidentnie nie upewniłeś się, czy ty dobrze to zapamiętałeś, jak to się robi. Po prostu tak na wyczucie robisz. Widać, że nie lubisz przepisów, co? Co jest pozytywnego? Wszystkie mączne rzeczy. Dobranoc. Jak ja zawsze lubię ten pierwszy dzień, ona przychodzi i mówi: niedobre wszystko, gówno, wszędzie brzydko, idę do domu, do widzenia. I siemano, i to jest zawsze pierwszy dzień Magdy Gessler. Słuchajcie, wam się może wydawać, Adam, o co ci chodzi, ten odcinek się wydaje mniej więcej taki jak zwykle. Poczekaj. Naprawdę. Oglądaj dalej, nie wyłączę. Poczekaj. Goście przychodzą, chwalą.
Ale to nie są recenzenci. Chwalą, zjadają do końca. No stary, zjadają do końca, bo już zamówili coś. Głupio teraz to jakoś oddać, nie zapłacić, to jedzą. No przyszli na jedzenie, to są głodni, tak? Magda na 100% zjadła obiad przed tym obiadem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Masz jak uroczo uśmiecha, tak sobie poczytałam Facebooka, to o panu jest cała masa bardzo niefajnych rzeczy. Pani tu nie pracuje, prawda? Jestem codziennie, można powiedzieć. Przyjeżdżam na obiad tutaj. Ale nie pracuje pani w kuchni. No, jeżeli są kucharki, stałe kucharki. Jakie przykład. Kucharki? Uczennice to kucharki? Do połowy lipca były zatrudnione kucharki. Odeszły w połowie lipca. Ale przedtem pani powiedziała, że są na urlopie, a teraz pani mówi, że nie. Kręcicie tak, państwo drodze, nie, ponieważ pani. Proszę mi mówić prawdę, tak? Mój mąż, jeżeli zwrócił uwagę jakiejkolwiek pani, to się panie po prostu obrażają. No, ja, to na pewno jest problem w tych paniach, które odeszły z pracy, tak? A na pewno, no nie, pan szef tutaj jest problemem. Na 100%. A widzisz, jak zwracać uwagę? Postrzegają go tak, że jest z wyglądu... Błagam, nie tak? Mam 5 lat, idę do kuchni. Ojoj, w ogóle szacun bardzo, że ona tak to ukróciła. Na zasadzie słyszy po prostu takie pijanie i nawijanie makaronu na uszy i po prostu tak to... przycina, a nie daje im się tam dalej kompromitować. Z jednej strony szkoda, bo byśmy dalej słuchali tych bzdur, ale w sumie dobrze, bo dalej będzie content. Cześć. To chyba jest żart, nie? W poważnej kuchni takie rzeczy, nie? Na przykład. Można robić bez kosz. A ty jadłam wczoraj? No tamta się śmieje, a tamten to już jest ręka wyciągnięta na liścia, nie? Ale pan jest kucharz, jak ze mnie piosenkarka. Szajs jest niezły. Co to jest? Masło, które jest... Ty, a ktoś kiedykolwiek zaatakował w historii Magdę Gessler z tych ludzi? Bo ona ich naprawdę tam mocno, wiecie, prowokuje. I się na nich wyżywa i u niektórzy mogą być różne systemy, że tak powiem, reagowania na takie nerwowe sytuacje. Powiedziałabym margarynę. Same fajne rzeczy, czyli pan w ogóle nie ma gotować. I tutaj dalej trzeba wszystko wyrzucić, bo nie wiem, jaka część jest przyprawiona chemią, jaka nie. My będziemy jeść bez chemii. Boże, tam właśnie taka czeka zupa od trzy dni temu zrobiona do podania komuś, kto ją zamówi. Ja tak bardzo nie ufam zupom w knajpach. Nie wiem dlaczego, ale zawsze z zamówieniem zupy mam największy problem. Mam takie, Jezu, oni to już zrobili pewnie tydzień temu. Szczególnie jak widzę, jakaś knajpa ma 6 zup, mam takie, ta? I wszystkie 6 zup robicie rano, nie wierzę wam. Nie wierzę. Co to jest? Wiśnie w żelu. Do sernika. O Boże! Sama chemia. To nieprawdopodobne wydać tyle pieniędzy na wnętrza i wydać tyle pieniędzy na chemię, żeby udawać, że się ma dobrą restaurację i potem się dziwić, że tu nikt nie chce wejść. Po ch**a to jest. Cicho. Jeszcze się śmiejecie, głupio. A co mamy płacić? Pokory trochę. Ja dużo wiem, bo dużo czytałam w internecie i też dużo słyszę od ludzi. Co tu jest grane? Macie odwagę czy nie? Duża wina jest szefa, że tak tutaj się dzieje. Cicho bądź! Daj powiedzieć Edi, co ona ma do powiedzenia, albo Edowi! Nie ma szacunku do pracowników, nie tylko. Do klientów też nie ma. Szef nie pozwoli sobie pomóc. Tak jak powie, tak ma być. My nie możemy dać jakichś swoich pomysłów. Przeklina, zdarza się, że popycha nawet. Ciebie popchną. Nieraz. A ciebie też? Dobra, żebyście wiedzieli, na środku jest Ed, po prawej jest Ed, a po lewej jest Edi. Żebyście wiedzieli po prostu. No, praktycznie wszystkich. No, pytam cię. Raz tylko. A ciebie? Nie raz. Już nie raz. A ciebie? Zdarzyło się. A co z kucharkami? Kucharki odeszły dlatego, że nie ma szacunku do nich. Po prostu wszystko jest źle, nie tak jak on to robi. Myślę, się czegoś dowiem. Czemu wy spoilerujecie? Weźcie pokażcie, jak on się zachowuje, bo ja coś czuję, że on już jest bliski, żeby wybuchnąć. To na razie ma ubraną maseczkę. W Blue Moon na pewno brakuje chemii. I nie chodzi wcale o tę dodawaną do potraw. Nieźle, żeś powiedział teraz, nieźle. Agda Gessler jest już na tropie, by rozwikłać zagadkę. Dobra. Dzień dobry. Świta kuchenna. Z restauracji tak Blue Moon. Ole zrobiła investigation! To jest kucharek 6, gdzie nie ma co jeść, bo jest tylko woda. I one nam powiedzą prawdziwą informację na temat tego, jak się pracowało w restauracji Blue Moon. Było, bo my już nie pracujemy. Ale tak na zawsze, czy na chwilę? Nie, na zawsze. Może mi powiecie swoją historię związaną z restauracją Blue Moon. Ekipa była bardzo fajna, tylko szef nie.
pierwsze wrażenie, jakie robi, to raczej robi dobre wrażenie. Z pozoru. Starałyśmy się swoje robić, ale co byśmy nie zrobiły, było wszystko źle. Tak nas próbował zgnębić, nie? To, co on robił, było idealne. Na kuchni wulgarnie się odnosił do nas, krzyczał, tak, ale... same debile, sami idioci. Nic nie potrafią. Wypraszał ludzi, jest godzina ta i ta, wypraszał, jak były imprezy. On wchodził na kuchnię, szef, jak się rozdarł, to ludzie na sali za głowę się łapali, tak się wydzierał. Klął. Pod koniec już na tabletkach jechał mnie, bo poza wyzwiskami to myśmy tam praktycznie już nic nie słyszeli. A co was najbardziej tak uderzyło, że w końcu żeście zdecydowały się zerwać z tą restauracją? Zmniejszył nam etat na pół, gdzie miało to być tylko na miesiąc, te pół. To myśmy się zgodziły. Szef obiecał, że za nadgodziny będzie płacił. W czerwcu pytamy się, nie, czy nam zapłaci, za nadgodziny. Powiedział, że nie będzie płacił. My żeśmy normalnie pracowały prawie cały etat. Jaką ma opinię w mieście? Bardzo złą. Szefowa ma hurtownię, która nie bardzo funkcjonuje. A dlaczego? Szefostwo. Że sposób traktowania ludzi. Tak, może jakoś ja dzisiaj przemebluję tą restaurację ludzko. No i może uda mi się, żebyśmy zaczęły jutro pracować. Za pełną pensję oczywiście. Chciałabym spróbować, ale jakoś zaryzykować. Przestańcie, nie róbcie mi tego, z kim ja popracuję. Co ty, chcesz się wprowadzać z powrotem do piekła? Dopiero co ci powiedziały, że im się udało z tego wyjść. A wy macie takie... Dziewczyny, no widzę, że wam jest ciężko. To co, wracacie? W ogóle mam wywalone to, co one mówiły. Jakoś w to nie wierzę. Dajcie mi spróbować. Jak dotąd się udało rewolucje. Prawie wszystkie. Słuchajcie, do jutra. Jak ona je postawiła przed faktem dokonanym. Na zasadzie jutro wpadacie, nie? Jutro będziecie gotowały u nas, co? Co pan takiego zrobił, że nie ma tej restauracji? Nie było od początku ludzi, którzy od siebie coś dają. Zazwyczaj, jeżeli jakaś restauracja idzie źle, to jest wina. Właściciel. Niech pan mi wierzy, że ja już wszystko wiem. Niech pan mi powie, dlaczego pan jest tak agresywny? Ja nie jestem agresywny. Nikt z panem nie chce pracować. Nie miałem urlopu od 12 lat. Jestem już zmęczony. Pana zmęczenie jest pana sprawą. Pan zatrudnia ludzi i odpowiada pan za tych ludzi, za ich losy. Zatrudniam ludzi legalnie. Płacę legalnie, nie ale płacę do ręki. Ale zachowuje się pan nielegalnie. Musi być jakiś powód, żeby wypraszać gości, żeby zatrudniać ludzi na pół etatu, chociaż pracują cały etat za 700 zł. To jest nieprawda. Pan popycha młode kobiety, pan klnie, nazywa je tak, a nie inaczej. Sięga środków, które są karalne. Miałem kontrolę inspekcji pracy. Wszystko jest legalnie. Ja nikogo jeszcze w życiu, tym bardziej kobiety, nie popchnąłem. Trzeba nad wszystkim panować. Czasami trzeba kolanem pracować. Co? Jakim kolanem pracować? Co ty robisz z tym kolanem? No, to po prostu jest żywioł. Wszyscy przeciwko panu. Dlaczego? Nie wiem, być może jestem zbyt dobry. On jest zbyt dobry, słyszycie? Niech pan coś powie o sobie. Najgorszy moment w pana życiu? Teraz wizja bankructwa. Jakie pan ma długi? Około 1 000 000 złotych. I to jest pana wielka frustracja. Źle zainwestowałem. Między innymi w restaurację. Jak można zainwestować w ciemno 1 000 000 złotych w restaurację? Jak można takie coś? Jezu, z jednej strony chce się być szkoda tego człowieka, ale z drugiej masz takie... Jak mały muździak trzeba mieć? Zrobiłem sobie samobuja. Po prostu. Zniszczyłem życie. Zaniedbałem rodzinę, dzieci, siebie. I teraz wyżywasz się jeszcze na innych. Przepraszam, ty robisz wszystko dobrze, ty jesteś zbyt dobry dla nich wszystkich. Pan sobie to robi sam. Robię to sam. Bo nie ufa pan nikom. Nie ufam. A pan myśli, że można prowadzić restaurację nie ufając ludziom? Dlatego się zwróciłem do pani o pomoc. Ja panu podam poradę, taką radę, że nie wiem, czy się wadu będzie podawać. Ale myślę, że będzie pan miał pieniądze. Każdą radę przyjmę. Przede wszystkim tu nie bywać. Musi pan odpocząć od tego miejsca i ludzie muszą odpocząć od pana. Oczywiście zajmuje się pan kasą i tak dalej, ale pan nie wchodzi do kuchni. Ja pracuję z dziewczynami i jutro panu nakreślę plan działania. Nie widzę innego wyjścia. Oj, wydaje mi się, że tu będzie problem, że on jest taki control freak i że on będzie świrował właśnie przez to, że nie będzie miał kontroli nad sytuacją. Jestem jak najbardziej za to. I żonę pan bierze ze sobą. Tak. Dziękuję. Dziękuję. No i miłych snów. Dobranoc. Dobranoc. Coś tutaj uśmierzona po prostu, czujność tak samo jak tamten typem, który jadł psa. Tak niby wszystko jest okej.
Wszystko jest pod kontrolą, nie? One mówią, że on popycha dziewczynę, ale przecież nikt tego nie nagrał, więc się to jeszcze nie wydarzyło, tak? Można by pomyśleć, że wszystko jest okej, co? A widzicie, taki będzie zaraz, taki. Po dniu bolesnych rozmów czas na rewolucję, czyli rozpoczęcie wszystkiego w zupełnie nowym duchu. Mam nadzieję, że po wczorajszej rozmowie z Andrzejem atmosfera tej restauracji się poprawiła, a on wyciągnął wnioski. Pora, 17 tysięcy kosztuje silnik na dachu i tu nikt ma nie kręci. A przecież my tu nie kręciliśmy. Jest zadławiony. Czemu pan nie krzyczy? Bo kto to kręci, pytam się. A bo ja wiem. Nie dyskutuj, tylko ale nie mam nie stać na takie straty. To nie moja wina przecież. Pora, nikt się nie odzywa, ty się nie odzywa, nikt nas zmywa. Ale będę się odzywała, bo czemu ja mam dostać ochrzan? Na wejściu, kur... Nawet nie minęło 5 minut. Nie moja wina. Ja się popisuję. Ja się popisuję? Ja się popisuję. Mogę prosić cały zespół? Chciałabym ogłosić zmianę, ale mam przedtem pytanie. Czy tutaj coś się zadziało? Bo macie nietęgie miny. No, mówimy sobie wszystko, bo trzy były pracownice powiedziały, że nigdy w życiu to nie wrócą, ponieważ takiego tyrana nie widziały. Czy była jakaś konstruktywna rozmowa z właścicielem? O niczym nie rozmawialiśmy, nie. I nie było żadnych krzyków, żadnych wyzwisk. Oglądamy kolejne kuchenne rewolucje, gdzie nie ma rewolucji. To jest niesamowite. Będę chyba musiał na kolejny odcinek kuchenny wybrać coś, gdzie mamy normalną rewolucję, mamy dobre zakończenie, bo tutaj jest naprawdę potężny pesymizm. Najlepsze jeszcze to, że tutaj Magda w pewnym momencie odcinka powiedziała, że jej prawie wszystkie kuchenne rewolucje wychodzą. No to ja chyba kolekcjonuję wszystkie te, które jej nie wyszły. Mam pytanie do ciebie. Jak było? Ja tylko wiem od dziewczyn, co powiedziała szefowa. Że szefowa nam rewolucję zrobi później. Sama. Szef tylko wyciąg krzyczał. Chora wyskakuje, jak zawsze. Jak ktoś na mnie głos podnosi, to ja nie będę sobie pozwalała na to. Ed jest największym pewniakiem tutaj ze wszystkich. To naprawdę z igły w igły są. Inni restauratorzy mają inne zdanie na temat i praktykantów, i ludzi, no inaczej ich traktują. Ja chciałam odejść, ale szefowa nie straszyła dyscyplinarką. Nie przychodziłam na praktyki. Jak nie przychodziłam na praktyki? Ja praktycznie cały czas, codziennie byłam, ale pani teraz kłamie. Pokaże mi pani listy, kiedy mnie nie było. Chodziła czy nie? Chodziłam na praktyki. Opuszczone praktyki. Przyjeżdżałam cały czas na imprezy, pomagałam. Raz przyszłaś. Raz przyszłam na wesele? W czerwcu byłam 3 weekendy pod rząd. Jak jest? Też miałam jeden weekend tylko wolny. Byli pomagali. Niech pani już da spokój. Dobrze, bo żałosne to jest to, co pani wyprawia. Z dzieckiem rozmawiałam, bo dziecko nie przychodzi na praktyki. Jak zadzwoniłam do mamy, a mówi, mamusia użyła takich samych słów, jak ja używam, że nie wiem, gdzie to jest. Co ty gadasz w ogóle? Ale widać właśnie, że ta, bo potem jak już widziałem, jak ona tłumaczy swojego męża, że ona jest jakby na równi z nim zła, bo jest aż tak zmanipulowana przez męża, ale coś wydaje mi się, że to raczej to pierwsze. Pani napisze oświadczenie, że nigdy w życiu nie przeklnie i że nie obrazi nikogo. I pan to samo. Że pan nie będzie dotykał ani popychał ludzi. I dopiero wtedy możemy zacząć mówić o zmianach. No ja nie dotykam ani nie popycham. Dlaczego pan kłamie? W jaki sposób? Proszę pokazać. No na przykład tam coś robiłam, a pan chciał przejść, to tak, tak. To w ogóle dziwne, że niektórzy tak potrzebują wyrażać jakąś sytuację poprzez dotyk do obcych ludzi, no, których nie powinni dotykać. Ja jestem rodzajem osoby bardzo, no, nietykalskiej. Ja nie tykam nikogo, chyba że na przywitanie. I to raczej musimy się dobrze znać. Ja jestem bardzo nietykalski, więc jestem bardzo wyczulony na takie rzeczy. Chora, co ty w ogóle opowiadasz? Dobrze. Proszę napisać, że pan więcej fizycznie nie dotknie żadnych pracownic. Po prostu mąż to tak robi, że chce przejść, to musi po prostu przesunąć. Co ty gadasz w ogóle? Co ty tłumaczysz teraz? Co, że tak ma przesuwać ludzi, jak chce przejść? No co ty gadasz w ogóle? To mówisz, przepraszam bardzo, muszę przejść. Pani udaje? Chowa brudy pod dywan? Brudy? Nieraz pani na nas podnosiła głos. Myśli pani, że dziewczyny się nie boją? Ja się będę odzywała. No ale odzywaj. One się boją, a ja się nie boję pani. Jak mąż ma je szanować, jak pani nie szanuje ludzi? Ale kurczę, tu jest demaskowanie, ale mi się to podoba. Dzisiaj mam troszeczkę taki detektywistyczny odcinek. Podoba mi się, że one są jednak wszystkie od siebie różne. Nie wiem, czy pan Andrzej się z tym zgadza, ale mi się wydaje, że żona powinna zostać w domu. To jest moja decyzja. Żona jest po prostu chora i... Ja też uważam, że jak ktoś jest chory, powinien być w domu, nie tutaj. Co jest? On powiedział, że jego żona jest chora, to powiedziała, no to jak jest chora, to niech zostaje w domu i żona do domu. What the fuck? Ja bym chciała, żeby pani była menadżerką. Musi być ktoś, kto tutaj będzie miał jaja. Dobrze. Ewelina, która została teraz menadżerem, to właśnie ona skłóca wszystkich. Wszystkich napuszcza,
na wszystkich donosi. Ty gadasz, kto na siebie donosi? Przecież wy jesteście taki mały, patrzę, o jakich ty donosach mówisz w ogóle. Jest jak oni się zesrają. Pani Elżbieto, to ja zapraszam, żeby pani wyszła do domu. Dobrze. Do widzenia, pani. Widzenia. Szefowa wcale nie jest lepsza od szefa. Właśnie ja byłam tym łagodzącym, a zrobili ze mnie potwora. A sama z siebie zrobiłaś, sama wypowiadałaś słowa, które wypowiedziałaś, droga Elżbieto. Ale nie powiedziałbym, że jesteś tutaj lepsza czy gorsza od swojego męża, jesteś taka sama. Z względu na to, że panie kucharki zrezygnowały, pan Andrzej będzie musiał być obecny z zaleceniem, żeby znalazł szefa kuchni. Bo tutaj po prostu nie ma nikogo, kto potrafi gotować, bo dziewczyny się uczą. Czas zatem ogłosić rewolucyjny plan. Nie niszczymy tego, co jest, bo mi jest żal wydanych pieniędzy państwa. Ściany będą pomalowane na szafirowo, będzie szafirowy dywan, będą ciemne stoły podświetlane żarówkami. Będą bardzo proste, fajne dania. Naleśniki tu będą podstawą. Kluski śląskie, kopytka i do tego różne sosy. Kurki będą w śmietanie z koprem. I wędrony pstrąg też podamy tagliate z polędwicy na przystawkę. Okej, brzmi to nawet dobrze, bo ostatnio Zola cały czas robi tradycyjną kuchnię regionalną. I mam takie, o Boże, ile można. Dwa lokalu po rewolucji się nie zmieni. Za to Andrzej ma być jak nowy. Jakie humory po rybach? Dobre. A szef, jaki ma nastrój? Ja bardzo zły. No to super, dzięki, że mówisz. Dlaczego? Nie dam rady. Co znaczy pan nie da rady? Nie dam rady być w kuchni dzisiaj, absolutnie. Okej. To jest takie... Właśnie bym chyba powiedział, że chyba realistyczne, nie? Że ty po prostu ma na tyle tam w sobie nafukane, że mimo, że to w ogóle nie pasuje do scenariusza i do tempa tego odcinka, że oni byli na integracji, poszli na ryby, powinno być już okej. Każdy ma swoje zadanie i ona mówi... Ja nie dam rady. I spierdział cały odcinek im. Cały odcinek, cały scenariusz do kosza teraz właśnie idzie. Może my damy radę, staniemy na wysokości zadania. Możemy tak zrobić? Że pozostawimy to dziewczyną, a potem sobie porozmawiamy, o co chodzi? Tak. Macie zrobić ciasto na naleśniki. Trzeba zamarynować polędwicę. To wszystko. Także dziękuję bardzo. Polędwica kosztuje 1600 zł. Pytajcie się o wszystko. Bo zniszczycie wszystkie mięsa. No to fajnie. On dzisiaj nie jest gotowy, ale pytajcie się o wszystko. 1600 zł kosztuje polędwica. Już im powiedział, ile będą mu wisieć, jeżeli coś spierdolą. Co się dzieje? Żona jest w szpitalu. Ma ponad 200 ciśnienie. Żona jest po dwóch zawałach. Muszę tam jechać. Ja wierzę, tylko co robimy dalej? Ja przyjadę zaraz do dziewczyny, ja muszę już jechać. Dzięki. Aga i Agnie, ile będzie na chacie? Chciałbym, żebyście tak zrobiły, żeby Kora przestała rządzić. Proszę gasić tą osobę, ponieważ ona jest normalnie nieogarnięta. Jak on jest takim złolem. Tutaj po prostu, tak wiecie, obserwuje, siedzi w ciszy, a tam... Tego, a potem je bierze na bok i mówi, nie? Proszę ją tutaj gasić. Jasne? I nie ma żadnego ale. Tak naprawdę sytuacja jest patowa. Nikt nikogo nie chce zrozumieć. Zobaczymy, co będzie jutro. No, ewidentnie to jest postępujący rak nieborak. No więc na pewno wszystko będzie... Nie, będzie jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej będzie teraz. Kora, chodź na tu. Idę. Zdejmij to nożem. A potem oczyść polędwicę papierem. Dobrze. Bo inaczej ta marynata się zacznie palić. Będzie śmierdzieć. Teraz trzeba rozgrzać tego grilla. Szefie! Dlaczego ci szef potrzebny? No bo ja nie umiem obsługiwać pieca. A i nie mogę. Ile czasu tu jesteś, że nie umiesz obsługiwać no, piekarnika? Nie mogę. Co ma być? Dlaczego nie możesz? Nie pozwala ci. Ja mam zakaz. On ci nie pozwala dotykać piekarnika? Co? Makarena piekarnik? Znaczy używacie pieca, tylko przeniemniemy się boicie, tak? Tylko żeby ziemniaki wstawić pieczone. Tak to więcej nie możemy. O Boże, tego jeszcze nie widziałam. On dzisiaj nas szantażował, że on sobie może wyjść. I już sobie wyszedł, tak? Jak może w ogóle szef szantażować swoich pracowników? Na zasadzie oni pracują, no, dla niego. Jak się obrazi, no to wywalone jaja, no to... Jestem idiotą. Nazwała mnie pani Magda idiotą. Powiedziała, ty jesteś nienormalny. Pracownicy u mnie obsługują codziennie piec. Raptem jest zaćma. Ale typ jest odpalony. Jak w ogóle sobie bierze wszystko od razu do siebie. Przyjechała pani Magda tutaj pomóc mi,
pomóc mi, a mi zniszczyła firmę. To są moi ludzie i ja o nich decyduję, a nie pani Magda. Pani Magda nie może mi menadżera wybierać, skoro ja wiem, że ten człowiek się nie nadaje na menadżera. No to dlaczego teraz to mówisz i w ogóle w nerwach opowiadasz to komuś, zamiast wtedy zainterweniować, ty kozaku, na... Ja nie pójdę do tej pani gotować. Ja dzisiaj nie muszę tej kolacji mieć. Jak pani Magda zrobi, niech ją zrobi. Beze mnie. Nie pójdę tam, chyba że przyjdzie do mnie, mnie przeprosi albo poprosi na rozmowę. Okej. Okay. To nie ma sensu, ty! Płaczusiu, Bozie, biedny, biedny, stary! Jak można mieć taką kruchą psychę, robiąc w tak ciężkim zawodzie? Ale czy to rzeczywiście czas na kolejne rozmowy? Tak, żeby się zgrillowało na złoto z jednej i z drugiej. Robimy cały farsz. Mieszamy z beszamelem i koprem. I to jest farsz do naleśników. Zagotuje się raz i odstawiamy. Pierwszy raz nie ma właściciela i uczę uczennice, które stąd zaraz wyjdą. One się nauczą. Będzie bardzo dobrze, no ale ja mam pomóc tej restauracji. One kiedyś może będą miały własne. Niech otworzą własną knajpę i nazwają Ed i Eddie, no! Andrzej, ty zwariowałeś? Pani doprowadziła do tego stanu, pani Magdo. Nazwałabym pani wobec załogi nienormalnym. Ja z panią nie będę gotował, pani mnie nie poprosiła, pani mnie nie... Bo tutaj synek stoi obok i on pilnuje sytuację. On pilnuje tatusia, no. Się tego czepiam, bo on jest tutaj tak bezużyteczny. On nic nie mówi, nic nie robi. On po prostu stoi obok, nie? I słucha jęków swojego tatusia. Są żałośni. Ja mam prosić pana o gotowanie. Każda z pracownic umie obsłużyć piec. Nie, nie wolno jej. Pani nie słucha tej Kory, niech ona kłamie. Wszystkie kłamią. Tak, wszystkie. I wszyscy ludzie kłamią. Do niczego ta rozmowa nas nie doprowadzi. Panie Andrzeju, przecież ja chcę panu pomóc. Ja chcę, żeby to szło do przodu. Niech pan się uspokoi. Bardzo pana proszę. Pan działa tylko i wyłącznie przeciw sobie. Albo pan się obudzi i to wszystko z siebie zrzuci, albo niestety ja kończę w tym momencie rewolucję. 10 minut czasu pan ma. On w ogóle taka totalna odkleja. On nie wie, w jakiej sytuacji się aktualnie znajduje. Czy wyjdzie na kuchnię? Słuchaj, nie wiem. Idziemy normalnie pracować. Jeśli w ciągu 10 minut on nie zejdzie na dół, ja kończę rewolucję. Nie ma kolacji. Strasznie dużo tutaj gotowali dla nikogo. Naprawdę, to jest za szok. Halo, cześć. Wyszedłem z kuchni, bo nazwała mnie pani Magda nienormalnym. Powiedziała, że mam 10 minut na powrót, nie? Mam przyjechać do ciebie? No przyjedź, proszę cię. Przyjeżdża żona! Przyjeżdża żona wcześniej wyproszona! Pazi 50 lat, a zachował się jak dziecko. No, nie zależy. A nam bardziej zależy niż mu. Właśnie. Żeby coś się działo. Dziewczyny, nie, wy po prostu rozumiecie sytuację, która się tutaj znajduje. Wiecie, jaka jest koncepcja programu i o co w nim chodzi i pewnie optymistycznie założyłyście, że Magda to poprowadzi i uda się zrobić tak jak zwykle, czyli że będą goście i że będzie fajny obiadek i że będzie miło i sympatycznie, ale typ jest po prostu betonem. Poczandy, bo albo w tą, co to jeszcze moi pracownicy. Jak to można tak się zachowywać, bo powinna na Koryju dostać? Kora powinna po ryju dostać. Jak oni się w ogóle na nią wyżywają, nie? Bo się postawiła. Ale to dzięki niej tak naprawdę my wiemy, jacy oni są naprawdę. Ponieważ ona się po prostu nie boi mówić o swoich emocjach i o tym, jak oni traktują ich. Dzięki takim ludziom dochodzi do jakichkolwiek zmian w pracy i... Dzień dobry panie. Co tu się dzieje? Po co dostarczy nas dostać? Ale ja, przepraszam. Ja panią bardzo proszę o jedną rzecz. Proszę wrócić do domu. Czy chodzi i piszczy już na Magdę, jęczy na nią? Wróci do domu. To jest tak samo moje pieniądze, Ale pani zdrowie jest jedno, prawda? Tak. Więc proszę wejść. Już to po prostu zniszczyli się, nieważne co się dzieje. Jeżeli pani tak ze mną rozmawia, jeżeli, ale... Co dalej robić? Czy panią mogę prosić, żeby pani wyszła? No tak, nalega na to, żeby ona wyszła, bo po pierwsze ona tu nie jest potrzebna, ale po drugie ona ma problemy z ciśnieniem oraz ze zdrowiem i po prostu nie chce, żeby ona jej zeszła tutaj na zawał. To jest w ogóle bardzo empatyczne ze strony Magdy. Naprawdę, bo to jest bez sensu rozmowa. Ja nie z panią ustalam, miałam warunki. Pani za męża gada? Tak. To przekro mi, nie przyjmuję tego. Ja wiem, że pani robi show, pani wysłucha. Ja nigdy jeszcze nie robiłam show. Pani cały czas robi show i pani po prostu nas odraża. Chce pani zobaczyć show? O, ja wiem. Właśnie skończyłam. To jest show. Do widzenia państwu. To jest show. A chciałam pomóc. Naprawdę, bo ona w ogóle w poprzednim odcinku, jak było, to ona się obraziła dużo szybciej i sprze 5 razy, a tu miała naprawdę mocno psyje ta Magda. Ona naprawdę chciała to doprowadzić do końca. No a tu im właśnie pokazała, gdzie po prostu raki zimują, no. Idzie pan na salę, czy nie idzie? Proszę na chwilę podanie o zwolnienie w trybie natychmiastowym. Szybko, już nie pracujesz.
krzyży się wyżywają na nich w ogóle, że ich zwalniają natychmiast, co za śmiecie ludzkie z tych k***a szefów, ja pierdzielę. Zamiast normalnie skończyć tę rewolucję, to co? Wyjdź, debilu. Ja jestem debilem? Wyjdź z kuchni, wyjdź z mojej kuchni. Bo wychodzę, bo jak wy ludzi traktujecie, to jest chore. Bo jest, jest chore. Ja pierdzielę. Dziewczyny, wychodzimy. Wychodzimy, mamy wszyscy składać wypowiedzenie i nie pracujemy już tutaj, nie pracujemy, kazali nam wypowiedzenie. Tak. Szefowa powiedziała. Tak. No powiedzcie, do czego doszło to? Ale to nie jest nasza wina, szefowa, to przecież to nie jest przyjna. Wy się wszyscy nakręciliście, że jesteśmy tacy źli. Wy się wszyscy nakręciliście. Co my myślimy, to powiedziałyśmy. Szefowo, to co my myślimy, powiedziałyśmy. Tylko dobrze, nie ma sensu. Ewelina. Nie ma sensu. Tak, tak, ja uważam, że jesteście chamami i tyle. Dziękuję. No, dziękuję. No bo co jesteście? Niestety pani Magdo, szefostwo kazało nam składać wypowiedzenia i... Wychodzimy. Z trybunału czystowych opuścić. Bardzo wam współczuję. Ja chciałam pomóc. Mi się to nie udało, bo nie pozwolili mi na tą pomoc. Może dobrze, że to się stało. Trzeba to było uciąć. Zacząć życie wśród ludzi, którzy szanują innych. Ja byłam w szkole, wszystko powiedziałam. Oni powiedzieli, że wiedzą, co są, ale nie mogą nic zrobić. Oni wszystko wiedzieli, co tutaj się dzieje. Spokojnie, dziewczyny, na pewno po tym odcinku było wam lżej, jak wszyscy zobaczyli tak naprawdę od początku do końca, jak to było, bo to wydaje mi się, że raczej jest bardzo dobry materiał dowodowy. Właściciel obraził się na swoją własną restaurację i nie chciał ze mną współpracować, po czym wyprosił swój personel. Niektórzy nie dają sobie szans na to, żeby im pomóc. To jest mem z rowerkiem. Typ se wrzucił kija we własne szprychy. Co za bałwan. Nikogo nie dzwoniliśmy, po co oni sami wyszli? Nie będziemy przecież na siłę nikogo trzymać. Nie można nas upokarzać. Ja się czuję jak zbity pies, popychany w tej kuchni przez panią Magdę i wyzywany przy uczniach, przy personelu. Ci w ogóle odklejeni w swojej rzeczywistości. Wy po krainie snów chodzicie, słuchajcie, do Neverlandii żeście polecieli po prostu. W jedną stronę po prostu. Jutro będziemy mieli... Jadą w Ukrainę jutro pracownicy. Weźmiemy sobie po prostu urlop. Mamy zlecenia na wesela, będzie dobrze. Będziecie na te wesela to sami gotować, tak? We dwójkę. Mimo że rewolucji nie udało się dokończyć, Magda Gessler interesuje się losami restauracji oraz jej pracowników. Jadę do Wałcza, do restauracji Blue Moon. I właściciel, Andrzej, na początku wydał się osobą sympatyczną. Kiedy doszły wieści z miasta, jak traktuje swój personel, kiedy jego personel zaczynał o nim mówić, jakie katusze przeżywa w restauracji, on powoli wycofywał się z wszystkiego. W pewnym momencie wyszedł i nie wrócił. Do kolacji nie doszło. Czy teraz restauracja działa? Co się z nią dzieje? Ja chcę wiedzieć, dawaj, szybko, co tak długo opowiadasz? Dawaj, pokazuj! Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani. Widzę, że wnętrze zostało takie, jak zostawiłam. Nic nie zmieniono. Dwie zupy, dwa dania główne, desery. Już. Pomieszane z poplątaniem. Był mus awogado, który miał być do deseru. Ale jest w strągu. Polenica podawana na sosie beszamelowym, a to były naleśniki w sosie beszamelowym z kurkami. Ile dni jest otwarta restauracja? Pierwszy dzień? Tak. Czyli tak zwana inauguracja. Ja bym chciała podnieść z Botwinki, polędwice. Może pani też mi podać tego pstrąga? Dobrze. Dziękuję. Proszę bardzo. To ktoś go robił. Kto czuje blusa? Kto gotuje? Trzy kucharki. Jola, Maria i Luda. Luda to jest Ukrainka. Od nich robiła Ukrainka. To chyba do Polaków to już typ jest uprzedzony ewidentnie. Naprawdę to ogromna niespodzianka. To jest moja taglieta. Z sosem beszamelowym, który powinien być kurkowy, jest prawdziwkowy. Jest dobrze doprawiony. Polędwica jest mega, mega miękka. I kopytka są bardzo dobre. Ja się w ogóle nie spodziewałem, jaki tu jest w ogóle rollercoaster emocji. Prosimy o właścicieli. To pan, dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę bardzo. Pierwszy dzień dzisiaj, tak? Tak. Dlaczego wcześniej nie? Szukaliśmy całego zespołu, no który w końcu mamy. No, mam cię przede wszystkim jedną osobę, która bardzo dobrze gotuje. Panią z Ukrainy. Bardzo duże doświadczenie ma, bo pracowała w hotelu czterogwiazdkowym. Zostajesz ty, czy wracają tu rodzice? Ja zostaję. Rodzice prawdopodobnie za granicę wyjadą.
Taki jest plan. To tylko syn ogarnął tą restaurację i Ukrainka gotuje i dzięki temu to wyszło. Bo po prostu oni odeszli w cień, przestali to robić. Miło, żebyś ty to prowadził. Masz ten jakby nowe serce do tego. Myślę, że będziesz dobrze traktował personel, że to była jakaś nauczka, prawda? Trzymaj to tak. Naprawdę jest bardzo smaczne. Chciałem bardzo panią przeprosić za sytuację, która była wcześniej i podziękować. Że dała nam pani drugą szansę, tak? Jaki w ogóle zwrot akcji, ja się tego nie spodziewałem. Synek stał, miał takie i się uczył. A widać, się uczył. Dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że czasami nerwy i złe energie są do przezwyciężenia i efekt jest tak dobry jak tu. Pozdrów rodziców. Dziękuję bardzo. Ja nie pozdrawiam. Po tym wszystkim, co się stało, myślę, że to trochę też moje winy, bo stałem z boku, ale teraz wziąłem to na siebie. To nie jest twoja wina, że stałeś z boku, po prostu stałeś z boku. A co zresztą załogi? Tego najlepiej dowiedzieć się u źródeł. Dzień dobry, pani Dobry. Magdo. Cześć, jak? No lepiej. Co się z wami dzieje? Gdzie pracujecie? Gdzie żyjecie? Ja nadal pracuję tam, gdzie mi właśnie pani załatwiła pracę. Zostałam bardzo miło przyjęta. Jest przemiła atmosfera. Z przyjemnością przychodzę do pracy. A ty? Ja znalazłam praktyki w Wałczu, bo w Wałczu mam szkołę. A cała reszta załogi gdzie? Asia tam została. Kasia też, ale jest na L4, bo jest chora poważnie, a Agnieszka to pracuje. Czy słyszeliście, co się dzieje w restauracji Blue Moon? Ja słyszałam, że jest zamknięta, że nie mają pracowników. Tylko wesele, co wiesz? Byłam, jadłam, restauracja działa. Prowadzi to syn, może mu się uda, jeśli rodzice się będą tego trzymali z daleka. Trzymać z daleka to nie oni, to chyba mi się zdaje, że to zrobili dla pizzy tylko. A ja miałam przyjemność spotkać tego pana, załatwiałam formalności. On się nigdy nie zmieni. Ja zawsze mam nadzieję, że coś może się zmienić na lepsze. Chodźcie, ja wam życzę szczęścia. Okej, to było bardzo szybkie i dziwne. No cóż, obie panie miały bardzo konkretne doświadczenia w restauracji Blue Moon. I tych doświadczeń nie są w stanie wykreślić ze swojej pamięci. I nie dają wiary w żadną nową przyszłość tego lokalu. Jak będzie, życie pokaże. Jak jest? Opowiadajcie! Kto z was mieszka obok Wałczu? Napiszcie w komentarzu, jak chce się dowiedzieć, co się wydarzyło z tym. Dziękuję wam pięknie za obejrzenie tego odcinka. No powiem wam, że naprawdę był ciekawy, działo się tutaj dużo. Jakie macie przemyślenia? Po żadnym odcinku dotychczas nie byłem aż tak ciekaw waszych opinii, jak w ogóle co wy myślicie? Po pierwsze, co myślicie o szefostwie, o w ogóle pracownikach? Bo tu chyba nie było jednak aż tak zero-jedynkowe, jakby mogło się wydawać. Piszcie komentarze, będę je czytał z wielką przyjemnością. A jak na razie dziękuję wam pięknie do kolejnego odcinka. Widzimy się już w kolejnym bardzo niedługo. Trzymajcie się, pa pa!